We wczorajszym filmie mówiliśmy sobie o tym, że jesteśmy na bardzo silnym poziomie wsparcia na takich wstęgach średnich kroczących oraz, że ten wolumen na zakupy Bitcoina zaczyna rosnąć. To też mogłoby wskazywać na to, że faktycznie tak, to, że tam Iran zaatakował Izrael, ta panika, która wywołała się w oczach wielu, wielu setek tysięcy ludzi, to faktycznie, pokazała historia, mógł być dobry czas na zakupy. No i też od dzisiejszego dnia obserwujemy faktycznie fajne wzrosty, bo Bitcoin urósł, tak, z tych poziomów nieco pod 60 tysięcy dolarów do poziomu 65 tysięcy dolarów, oraz też altcoiny nieco słabiej, ale też za nim podążyły. No i teraz pytanie, które pojawia się w naszych głowach, co dalej? Bo dzisiaj wieczorem, jak pewnie wiecie, następuje halving Bitcoina. Zobaczymy, tak, czy faktycznie po nim będą spadki, czy to będzie taki typowy sell the news event, czy może już jakby na tyle w świadomości ludzi jest jakby to wiadome, bo już mieliśmy trzy halvingi w ciągu historii Bitcoina, że zawsze tam po tym halvingu, będzie była jakaś konsolidacja albo jakieś spadki i to już jest na tyle jakby oczywiste dla większości ludzi, że teraz właśnie były spadki przed halvingiem, a po halvingu, jak wiecie, psychologia odwrócona, będą już wzrosty. Sam jestem tego ciekawy, jak to rynek tutaj ten, tegoroczny halving rozstrzygnie. I tak, wracając na szybko jeszcze do tego odcinka mojego wczorajszego, tak, no to tutaj, mówiliśmy sobie wczoraj, 20 godzin temu, o tym, że jesteśmy tutaj historycznie na tej średniej kroczącej, gdzie historycznie nie staramy się przewidywać tak, tego, gdzie ten dołek będzie, bo oczywiście możemy spaść jeszcze niżej, ale staramy się w tych momentach, gdzie jesteśmy na tej średniej, dołożyć do naszej pozycji na Bitcoinie, bo historycznie pokazało to, że to są po prostu dobre poziomy. Tak samo jak to było pod koniec stycznia, podczas tego the News Event, jak ETF-y wchodziły, i potem był spadek. Teraz mamy Tą samą rzecz, i też wczoraj pokazywałem właśnie w tym filmie również to, że te jakby poziomy wzrastają, jeżeli chodzi o taką presję zakupową powiększającą się na Bitcoinie. I dzisiaj obserwujemy jakby kolejnego dnia, jakby tej kolejne przedłużenie tutaj tego powiedzmy zielonego koloru, tak, który ostatni raz palił się wtedy właśnie na tych ETF-ach, no i też wydaje mi się, że tak, to w połączeniu z tym, że faktycznie ta panika wczoraj była nawet spora, bo pierwszy raz od chyba trzech miesięcy spadliśmy do poziomu 57, gdzie ten Extreme Grid zamienił nam się na Grid, gdzie już jakby to było takie żółtawe pole, a nie na maksa jaskrawo-zielone, to wszystko w połączeniu jakby dało to, że być może, być może to był nasz dołek, od którego już o 9% odbiliśmy. Także gratuluję wszystkim osobom, które tutaj faktycznie kupiły na tych polach, no bo być może okaże się i też historycznie zawsze okazywało się, że to jest dobre wejście. No i w ogóle bardzo lubię tą strategię, wiecie, bo ona jest właśnie idealnie, też wpasowywuje się jakby w mój mindset, czyli długoterminowo ona ci mówi jakby po prostu te kupowanie na tych stęgach, tak, na tych średnich, że nie starasz się przewidywać kiedy do tej wstęgi zajdziemy tak po prostu ci to zupełnie obojętne teraz może nie może nie ale jak już się to stanie jak w końcu do tej jakby wstęgi dojdziemy to tam po prostu historycznie opłaca się najbardziej znowu dokupić altcoiny, znowu dokupić bitcoina, jest to zupełnie bezemocjonalne podejście. Dojdziemy, dokładam, nie dojdziemy, nie dokładam, czekam. Wsio, tak? I tak będę sobie dokładał i czekał aż do końca tego 25 roku, gdzie mam zamiar sprzedać wszystkie moje kryptowaluty. I jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to ja tutaj skupiam się na takim podejściu długoterminowym, jeżeli chodzi o rynek Bitcoina, bo już swoje pieniądze na tych dźwigniach potraciłem w poprzednich latach, tu jestem od 2016 roku i po stwierdzam, że już trzeba ten mindset sobie zmienić i tutaj po prostu biorąc pod uwagę właśnie albo dam jakieś dane sprzed wielu, wielu lat albo właśnie o taki mindset długoterminowy inwestujemy sobie w Bitcoina i robimy różno rakie długoterminowe analizy, które często się sprawdzają, więc jak chcesz być na bieżąco z tym wszystkim, to koniecznie ten kanał właśnie teraz zasubskrybuj, bo myślę, że Ci się to po prostu opłaci. A jak tu mnie jeszcze nie obserwujesz na tym Telegramie, no to też polecam. To jest drugi czy tam trzeci link w opisie, bo kurczę, naprawdę warto. Tutaj jestem dużo częściej, mogę po prostu szybko wiadomości napisać, więc myślę, że jest to opłacalne. I już jako ostatnie, jak nie masz jeszcze konta na giełdzie Bybit, no to polecam ci je założyć z mojego replinku, bo masz jeszcze niższe prowizje niż normalnie. Oraz otrzymujesz wtedy darmowego VIP-a na naszym Discordzie, gdzie jakby ta strefa VIP, która jest dla ciebie darmowa, masz to jakby wszystkich naszych traderów zobaczyć oraz ich sygnały, gdzie Starannie staramy się jakby selekcjonować, żeby ich skuteczność była jak największa i teraz jakby w tej zakładce rezultaty VIP, tak, tutaj ludzie właśnie wrzucają te swoje rezultaty, gdzie w dużej mierze są one bardzo zyskowne, na bazie właśnie tych tradeów. no więc założenie konta na Bybit i aktywne tradowanie na nim uprawnia Cię, żebyś do tego wszystkiego dostał jakby dostęp za darmo, do tego też masz mega dużo benefitów oraz jakbyś chciał przejść z innej giełdy całym kapitałem właśnie na Bybit, to tu Tutaj masz również soczyste bonusy bezpośrednio od Bybita, bo wiecie, oni solidnie konkurują z Binanceem, Binance to jest numer jeden giełda, Bybit to jest top 2 giełda, przez to dają dużo więcej bonusów od siebie nowym użytkownikom, żeby po prostu konkurencyjność ich wzrosła i to jest bardzo też fajna, Okazja. Ale dobra, słuchajcie, lecimy dalej z odcinkiem, bo to, o czym chciałem teraz powiedzieć, to to, że dzisiaj odbył się listing Katamoto. Co nie tego tutaj kotka, gdzie ja mówiłem, że też będę go rozgrywał, tak? Bo tutaj miałem tych tokenów z alokacji 40 milionów. To jest ta alokacja tego TenSetu setu w TGLP, gdzie faktycznie to jest jeden z kolejnych projektów tutaj, który z tej stajni TenSetu. setu. Oni wypuścili. No i jak to wygląda, tak? Moją strategią, o której też mówiłem od początku samym w filmie wczoraj, to to, że w pierwszej minucie będę chciał sprzedać większość moich środków, bo przeczuć, wiecie jak to jest, tak? Zawsze te boty wypychają ceny w pierwszej minucie bardzo wysoko, potem jest duży dump, no i potem już tam nie wiadomo, może ta cena się podniesie potem, tak? Więc moim zdaniem w pierwszej minucie było sprzedanie większej ilości tych tokenów i miałem ich w dolarach z 30 tysięcy dolarów. No i żeby udało mi się ją sprzedać, no to stwierdziłem, że skorzystam jakby z usług bota, co nie? Bota na telegramie, żeby, bo tam czasem te transakcje na PancakeCopie siebie ci lagują, trzeba coś tam potwierdzać, to nie przechodzi, coś tam slipać, zwiększać, bla, bla, bla. Testuję różne boty, bo też nie jestem tym ekspertem. Jakiś Sigma bot, mogę go polecić, no bo patrzcie, co tu się stało, tak? O 13 był listing i żałuję, że się zawahałem, bo sprzedałem tylko 10% swoich tokenów za, uwaga, 20 BNB, praktycznie 20 BNB, tam 10 000 dolarów, 10%, tak? Gdzie już potem po jednej minucie, bo to jest kolejna transakcja z 13.01, kolejne 10% sprzedałem już tylko za 8,7 BNB, już ponad dwukrotnie mniej. I Chciałem to, wiecie, jakby dać tutaj 100% wcisnąć, ale zawahałem się, że kurczę, może coś tam zepsuję, nie? A gdybym to zrobił, to teraz bym miał z tego, z tej całej swojej alokacji 30 tysięcy dolarów, miałbym praktycznie 100 tysięcy dolarów, co nie? Bo to jest 200, praktycznie BNB, BNB jest za tam 556, 559... Dolarów za jedno BNB, więc miałbym z tego 120 tysięcy dolarów i już nawet cała alokacja ten seta by mi się zwróciła, no ale zawahałem się, Słyszałem tylko 10% już potem kolejne ordery były po dużo gorszych cenach, no szkoda, szkoda, ja tutaj też uczę się na błędach, ale tak czy siak zarobiłem na tym, bo koniec końców z tej alokacji 30 tysięcy dolarów miałem 50 tysięcy dolarów, więc jakby 20% na plus, o, a teraz już w ogóle widzicie, że ta cena odrabia, ў Idzie na ATH, więc w sumie to nie wiem, czy się opłacał tak sprzedać. No nieważne. Grunt, że, że dało to zarobić i ten wkład wyjąłem. No i też zachęcam Was, bo ja no mówię, jeżeli chodzi o te lunchpady, to ten okres jest dobry jakby do halvingu, bo jakby wysokość Waszej alokacji jest ściśle jakby zależna od tego, ile. Tych tokenów lunchpadowych tego TenSota kupicie, tak? Jak kupicie go po taniej cenie przed halvingiem, no to dobrze, no bo więcej po prostu zyskacie, bo będziecie mieli większe alokacje. Jak kupicie go za rok na hosie, jak jeden token tensatu będzie warty już nie jednego dolara, ale 3 dolary no to masz trzy razy drożej płacisz za coś, co ktoś miał rok temu trzy razy taniej, przez co masz mniejszą alokację za tą samą ilość dolarów, wiesz o co chodzi więc no, jest taka opcja, link znajdziecie na, na dole będziecie tam mieli jakąś zniżkę, żeby mieć 25% więcej alokacji ode mnie, jak będziecie chcieli także tutaj tym zagraniem chciałem się faktycznie pochwalić, bo tutaj fajnie wyszło, jeżeli chodzi o wosa, bo tutaj też polecałem go, jeżeli chodzi o te jakieś tam memcoina no to teraz VOS akurat ma Cięższy czas, wyjęliśmy wkład nasz. Na 4 milionach na market capu, więc w sumie trochę mnie to teraz wali. Widzę, że tutaj fajnie odbili sobie o 40% od, od all-time low. No i czekam po prostu, tak? Już jakby wkład mam wyjęty, jestem cierpliwy, nic nie tracę, więc po prostu czekam. No ale dobra, to jest taki trochę, wiecie, off-top, nieważne, nudne dla osób, które tam nie są w temacie z tymi alokacjami, tocetami. Wracajmy do wykresów. No więc faktycznie dzisiaj nawet, tak, nie wiem czy słyszaliście, ale Izrael zrobił jakiś tam odwrotny, na Iranie. O właśnie, coś tam uderzył w Iran, jakieś tam ataki odwetowe. No i zwróćcie uwagę na to, że praktycznie rynek w ogóle tego nie odczuł, tak? Oni już zrobili z tego jakby takiej wojenki, że ten tam już to jest trochę wszystko pod publiczkę, że też Iran wypuszcza jakieś drony, gdzie już 6 godzin one muszą do celu dolecieć, żeby wywołać tą panikę. Teraz Izrael się też tak medialnie, że zaatakują, zaatakowali, Aż nawet na rynku to nie robi wrażenia, więc jakby to najgorsze, co mogło się stać według mnie, jeżeli chodzi o jakąś tam właśnie FIR na rynku zostało już jakby przestraszone i faktycznie w dalszym ciągu jesteśmy tutaj w dobrym momencie, żeby sobie kupić długoterminowo tego bitka, tak? Bo ja wam nie powiem, czy znowu teraz nie spadniemy w dół, w dół, w dół i potem odbijemy trochę. Po prostu historycznie te momenty na tej wstędze są dobrymi momentami na zakup. To czy jeszcze pójdziemy w dół? Nie mam pojęcia, lego też nie pakuj się na dźwignię, bo nie biorę za to odpowiedzialności. Chodzi bardziej o długi termin i tak też to Powinieneś traktować. To, co jest fajne według mnie, to to, że w dalszym ciągu nie odbił jeszcze nam aż tak bardzo, jak mogliśmy się tego spodziewać, Ethereum, tak? Bo Bitcoin faktycznie odbił lepiej, Ethereum wzrosło tam o troszeczkę mniej procent i w dalszym ciągu to jest bardzo dobra okazja do zakupu. Bo jak też widzicie, tutaj wolumen na zakup Ethereum tutaj też również rośnie, co ostatni raz, o. Tutaj to też można wznieść pod uwagę. Ten trójkąt pokazuje, że jakby tuś że gracz jakiś ładuje się w Ethereum, co pokazuje właśnie, że byliśmy na wstęgach, poszliśmy do góry o 16%. Oraz tutaj tak samo, ten wolumen tutaj powoli sobie rósł i poszliśmy do góry, też byliśmy na wstędze. Teraz troszeczkę byśmy to załamali. To i tak, jakby głównie chodzi, wiecie, o bitcoina, ale też widzimy, że ten wolumen zakupowy wzrasta, tak samo jak to było też tutaj, 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 to były wszystkie momenty dobre na zakup Ethereum i znowu mamy to samo, więc jakby osoby, które się boją, no według mnie aż tak, aż tak się bać nie powinno. Oczywiście no nie mogę brać, wiecie, jakby odpowiedzialności za wasze pieniądze, może wasza kośta wojna bardziej by straszyła, czy tam ten, wiecie, Iran, coś tam, ra rakiety Izrael, moim zdaniem to jest gra pod publikę i, i nie powinniśmy się przejmować. No ale idąc do rzeczy przyjemniejszych, tak, no to mamy. Mamy tutaj to odliczanie, jeżeli chodzi o halving bitcoina, no i odbędzie się on mniej więcej za 11 godzin. No jakoś chyba nad ranem, tak, się on odbędzie. No i tak naprawdę, co się może stać, tak, nie mam pojęcia. Myślę, że nie stanie się generalnie nic. No, ta wskazówka tutaj dojdzie do zera. I nic się nie stanie. Świat znowu pójdzie, jutro po prostu będą newsy, że był halving i to wszystko. Tak jak też mówię na początku tego odcinka, jestem po prostu ciekawy, czy wtedy zaczną się jakieś te większe spadki, tak? No bo zauważcie, że teraz były spadki przed halvingiem, zawsze to po halvingu były spadki, albo była konsolidacja. Zastanawiam się, czy to już jest na tyle znany news, że wiecie, po halvingu są spadki, żeby wykosić retailerów, że teraz odwrócona psychologia mówi, że teraz będą spadki przed tym, bo ludzie będą chcieli halving, sam halving shortować, więc teraz ich. Wywiezie i będą wzrosty, żeby znowu ta większość przegrała. Jakby sam jestem ciekawy, tu nie chcę jakoś spekulować, bo właśnie z jednej strony to jest dobry moment na zakup według tych tutaj wskaźników i średnich, więc ja jestem bardziej za tym, oczywiście, żeby długoterminowo iść za wzrostami, bo to jest dobry moment, ale nie da się wykluczyć tej drugiej opcji, że pójdziemy dalej w dół. Sam po prostu jestem ciekawy, i staram się tutaj przewidywać, staram się po prostu na bieżąco reagować na jakieś tam sytuacje, które jakby rynek daje nam do, do pokazania i Pamiętajcie również słuchajcie o tym, że 29, 30 kwietnia i 1 maja robimy taki sprint jakby webinarów, gdzie w każdy dzień tam o 20.00 po godzin czy tam po półtorej godzinki ja opowiem swój webinar. Polski, Degen oraz Marek. Zapiszcie się, to jest link w opisie, naprawdę dużo informacji, tak? Ja opowiem o supercyklu, jaka jest moja strategia, kiedy się skończy i co robić generalnie, żeby długoterminowo na tym rynku zarobić. Webinar numer dwa przyprowadzi właśnie Tomek Degen, który opowie, jak rozgrywać hossę z małym kapitałem, jak zacząć inwestycje, mając 1000 zł na koncie i jak te kwoty zamienić na kwoty z rzędu tam x10, czy x50. On ma swoją strategię, jest wiecie, tym memkojnarzem, umie to robić, a ma też opowie o swojej strategii inwestowania, taką swoją dedykowaną strategię opowie. Tak więc słuchajcie, polecam, bo naprawdę będzie dużo wartości. Zapiszcie sobie te trzy daty, taki powiedzmy trzy webinary po 29, 30 kwietnia i 1 maja. Polecam, naprawdę wydaje mi się, że będzie warto i dużo informacji dla samego siebie. Wyciągnięcie. Więc taki słuchajcie, szybki update dzisiaj. Bitcoina, czekam na halving, tak samo jak wy. Dzięki i cześć.